Marek Łokowski, dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem w sieci jest pan Ryszard Majer, senator RP Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień dobry Państwu, senatorze. Dzień dobry, witam serdecznie. A będziemy rozmawiać przede wszystkim o seniorach, ale jak pan mnie zna, na pewno gdzieś tam jeszcze poboczne też coś zaczepię. Co rząd w ostatnich latach zrobił dla seniorów? Seniorów, czyli osoby, które odchodzą na emeryturę powyżej, załóżmy, 65 roku. Tak, tak przyjmujemy. 60-65 dla kobiet i mężczyzn, bo ta granica wieku emerytalnego jest taka kluczowa. To, co najważniejsze możemy zrobić dla osób starszych, to przede wszystkim zachować ich samodzielności. I tu to jako wyzwanie polityka społeczna wskazuje. Zachowanie samodzielności, czyli radzenie sobie w trudnościach życiowych, i to zachowanie samodzielności będzie różnorodne w zależności od przypadku. Na początek aktywizujemy, dopóki możemy, potem się opiekujemy. Jak chodzi o działania, to są one dokładnie skierowane na tą grupę osób starszych i są skorelowane właśnie z tymi wyzwaniami polityki społecznej. Czyli przede wszystkim dbamy o finanse osób starszych. Systematycznie rewaloryzujemy renty i emerytury. Dajemy 13 emeryturę, 14 emeryturę. 13 emerytura weszła już do stałego kanonu świadczeń rocznych. W tym roku rząd zapowiada, pani minister Maląg, że w tym roku 14 staje się stałym świadczeniem. A przed wyborami będzie może i 15. Tego nie mogę w tej chwili powiedzieć. To pewnie padnie na konwencji, ale zapewniam panie redaktorze, że jak coś obiecamy, to słowa dotrzymamy, bo z tego Prawo i Sprawiedliwość jest znane. Tak, tylko obiecywaliście 8 lat temu, a to teraz dopiero zaczyna być wdrażane. Bo pamiętam, co obiecywaliście, no i trochę trzeba było na to czekać. Proszę pamiętać, że ten systematyczny na przykład wzrost rewaloryzacji, zaczynaliśmy od tam poziomu 600-700 zł, w tej chwili mamy 1500 najniższą emeryturę, tak? Więc to też jest pewien proces. I to jest okej, bo za to płaci rząd. Albo my wszyscy, tak to powiedzmy, tak? ZUS, składki i tak dalej. Tak funkcjonuje państwo. Ale gorzej, jak rząd podnosi na przykład średnią płacę danego pracownika i ten przedsiębiorca, który no, boryka się cały czas finansowo, teraz musi jeszcze więcej pieniędzy dać, bo rząd na to nie daje już pieniędzy. Budowa państwa solidarnego jest bardzo złożonym procesem. Z jednej strony nie możemy ograniczać działalności gospodarczej, bo działalność gospodarcza jest motorem całego państwa i naszego rozwoju cywilizacyjnego. Z drugiej strony musimy dbać o najsłabszych. I dbając o najsłabszych, dbamy zarówno o tych, którzy już nie pracują, czyli są w wieku poprodukcyjnym, emerytów, rencistów, ale musimy również dbać o tych, którzy pracują i nie są w stanie osiągać określonych dochodów. A to z czego wynika, że wielu przedsiębiorców musiał zamknąć swoje interesy po podwyżkach gazu, po podwyżkach prądu, no bo nie wytrzymali chociażby piekarze? Problemy gospodarcze, które mamy w tej chwili, wynikają z kilku przyczyn. Po pierwsze, mieliśmy przegrzanie gospodarki po pandemii, bo rzeczywiście pandemia schłodziła gospodarkę, potem wszystko ruszyło do przodu, były odpowiednie tarcze. Myśmy zabezpieczali jak gdyby byt i funkcjonowanie społeczeństwa i to się udało. Niestety 24 lutego wojna na Ukrainie, wysoka inflacja powoduje, że obserwujemy i uczestniczymy w tym, że gospodarka podlega zmianom. Proszę pamiętać, że w gospodarce, tak jak w całym rozwoju cywilizacyjnym, nie ma niczego stałego. Tu będą powstawały nowe podmioty, będą pewne podmioty padały. Na tym też polega wolny rynek. Rolą rządu w państwie solidarnym jest takie stymulowanie działań gospodarczych i takie stymulowanie polityki społecznej, żeby całość się bilansowała. W tej chwili oceniam, że całość się bilansuje, bowiem mamy bardzo niskie bezrobocie, mamy wysoki dochód krajowy brutto, ten dochód krajowy brutto jest na dobrym poziomie, natomiast oczywiście występują trudności. A niech pan, niech pan przyzna się, czy tam rząd dodrukowuje tych pieniędzy? Tak się nie. Rząd prowadzi pod pełną kontrolą banku centralnego. Prowadzimy cały czas bardzo zbilansowaną politykę finansową, dbając o to, gdybyśmy zaczęli dodrukowywać pieniądze, to ta inflacja nie byłaby pokrycia w inflacją 17-procentową, ale byłoby 30-procentową. Tak? Więc tu trzymamy rękę na pulsie, natomiast oczywiście będą sytuacje jednostkowe, będą takie przypadki, które w pewnych sytuacjach gospodarczych nie wytrzymują naporu, nie wytrzymują nacisku, ale też wtedy od tego jest polityka społeczna, żeby taką osobom pomagać. Fajnie pan tłumaczy, panie senatorze, a jak pan ogląda pana prezesa Glapińskiego, prezesa NBP, to pan się uśmiecha, czy raczej denerwuje się i włącza telewizor, bo mówi, że raz rośnie, jak rośnie, to musi maleć, jak maleje, to wzrośnie, no i te wszystkie przewidywania gdzieś tam, no niestety, ale się nie sprawdzają do końca. Pan profesor Glapiński jest doświadczonym ekonomistą. Mamy świadomość, że funkcjonuje w całym składzie Rady Polityki Pieniężnej
i kiedy podejmuje decyzję o wzroście stóp procentowych, oczywiście dla nas wszystkich niedobre decyzje osobiście, bo my płacimy więcej za kredyty, ale dla całości gospodarki, dla duszenia inflacji, to są decyzje konieczne. Także zawsze pan profesor Glapiński wybiera metodę mniejszego zła. Czyli młodym małżeństwom nie radziłby pan brać teraz kredytów? To w tej chwili trzeba zachować powściągliwość. Jest wysoka inflacja spowodowana wojną na Ukrainie. Ja bym takie decyzje przynajmniej o ten pół roku, do drugiej połowy roku. I tylko wojna na Ukrainie? Roku, w dużej mierze, bo to jest oczywiście też efekt tego wzrostu popandemicznego, ponieważ kiedy była pandemia, myśmy bardzo mocno gospodarkę schłodzili, potem przyszły tarcze, myśmy znów gospodarkę rozgrzali i to jest efekt właśnie dwojaki. Raz, że jest stan popandemiczny, ale z drugiej strony wojna, zwyżka produktów energetycznych, surowców energetycznych, to niestety w całej Europie się odbija. Jak grzecznie zapytam przed wyborami, co jeszcze zrobicie dla seniorów, a pewnie wielu Polaków by zapytało, panie senatorze, czym jeszcze przekupicie te osoby, które tworzą porządną armię wyborczą, bo to blisko 10 milionów. Prawo i Sprawiedliwość i cała Zjednoczona Prawica nie zamierza nikogo przekupywać. My dajemy ofertę programową. Czy Polacy chcą, żeby dalej państwo było państwem troszliwym i państwem solidarnym i było budowane pewnej równowadze społecznej? Czy chcą powrotu do państwa liberalnego, które dbało o osoby najsilniejsze, które miało dziurawe palce, jak chodzi o ściąganie podatków, które na bardzo wiele sobie pozwalało względem obywatela? My mówimy, my dajemy, kładziemy na stole bardzo jasny przekaz. Jesteśmy, to co deklarujemy, to zrobimy. Będziemy wspierać najsłabszych, ale będziemy również dbali o klasę średnią. No ale czemu przedsiębiorcy nie chcą na was głosować? Bo dane mówią o tym, że przedsiębiorcy nie są zadowoleni z tego rządu. Znaczy myślę, że to też nie wszyscy przedsiębiorcy. I oczywiście wolność gospodarcza i przedsiębiorcy to są jakby zwolennicy, w sposób naturalny, zwolennicy liberalizmu. Polega na tym, że mamy jak najmniejsze podatki, ale również mamy pewne osłabienie państwa. Naszym zadaniem, przynajmniej na ten rok, bo to jest rok wyborczy, też będzie przekonywanie tych nieprzekonanych, żeby jednak uznali to, co jest w tej chwili dla naszego kraju najważniejsze. Pan rozmawia z seniorami gdziekolwiek? Tak, ile oczywiście. Dzisiaj na przykład, panie senatorze, kosztuje masło, kostka masła? Dużo kosztuje. Dużo. Ale ta cena kostki masła jest wynikiem tego, że niestety drożeją surowce energetyczne. Jeżeli byśmy byli od samego początku niezależnym gospodarczo tworem, niezależnym od surowców europejskich, niezależnym od surowców wschodnich, to wtedy można by było zachować pewną suwerenność cenową. Dlaczego niestety we Francji, w Hiszpanii tak nie drożeje, w Portugalii, kraje Unii Europejskiej? Kraje Unii Europejskiej, ale to są kraje, które nie były tak mocno uzależnione od naszego wschodniego sąsiada, czyli od Rosji, czyli wszystko jak przez chodzi Rosję, o energetykę. Tak? Wszystko przez Rosję. Może nie wszystko, ale my żeśmy niestety byli spóźnieni z procesem dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych. To, co myśmy z całą determinacją podjęli od 2015 roku, gdyby nasi poprzednicy zachowywali się troszeczkę inaczej, to byśmy byli w zupełnie innej sytuacji. Ale tych poprzedników już 8 lat nie ma, przynajmniej 8 lat. Tak, ale panie redaktorze, dla gospodarki, dla budowy gazoportu, dla budowy takich przedsięwzięć jak Baltic Pipe, 8 lat to jest naprawdę bardzo mało. To jest, na przykład ja mogę zapytać, dlaczego poprzednicy nie planowali budowy energetyki atomowej? Dlaczego tego nie rozwijali, tak? Żeby uniezależnić nas zupełnie. No wy w Ostrołęce budowaliście coś, tak? Powstały jakieś dwa słupy betonowe dzisiaj. No tak, ale tak naprawdę nie było żadnego konkretnego planu. My w tej chwili mówimy surowce kopalne jak najbardziej, ale również energia atomowa musi być filarem polskiej energetyki. Panie senatorze, ale to jest proces. Pan jest młodym człowiekiem, ja jestem starszym troszeczkę człowiekiem. W każdym razie chcę przypomnieć panu taką historię. W 1976 roku protesty w Radomiu i tam ludzie wyszli na ulicę, bo masło zdrożało o 50%. Nawet podpalono Komitet Wojewódzki w proteście PZPR. Dzisiaj jakbyśmy przez dwa lata prześledzili kostkę masła, chociażby czy chleba, to spokojnie o 100% to podrożało. Co by pan dzisiaj radził ludziom, którzy nie radzą sobie finansowo, bo jest za mało. Ja słyszę często z osobami starszymi, jak rozmawiam, że panie, niech oni mi już nie dają 13, 14 pensji, tylko niech oni już nie podwyższają tych cen, bo ja już nie wydolę. Prąd 100%, gaz 100%. No jak ktoś tam jeździ samochodem, to ma spokój, tak? Ale musi w autobusy gdzieś tam jeździć, PKS-y. I cały czas coraz drożej. Niestety inflacja, no...
Na tym polega wolny rynek. 76 rok to było państwo centralne. Wszystko było w jednych rękach. Mm-hmm. Zarówno ceny, jak i koszty. A dzisiaj rządy nie są w jednych rękach? Dzisiaj rządy są w jednych rękach, ale w innych rękach jest gospodarka. Mm-hmm. To nie jest tak, że mamy wpływ... Czyli nie macie wpływu na nie gospodarkę? Nie mamy wpływu na ceny jednostkowe. Stąd jeżeli jest inflacja, ceny jednostkowe będą wzrastać. To stąd prośba pana Morawieckiego, żeby nie podwyższać cen i tak dalej wtedy, co... No, nie ukrywam, troszeczkę się pan premier śmieszył, bo prosił przedsiębiorców, żeby coś tam było po 5 zł. Znaczy ja powiem tak, gospodarkę zawsze weryfikuje rynek i ten rynek jest w sytuacji trudnej, bo jest rynek bliski wojnie, bliski konfliktowi. Natomiast my w ramach procesów polityki społecznej staramy się te deficyty uzupełniać i ten system świadczeń pomocy społecznej, tych wszystkich, którzy potrzebują wsparcia, ten system jest przez nas uzupełniany. Na tym polega. Gdyby tak dzisiaj Platforma, jak państwo, czyli jak PiS i Lewica rządziły, państwo byście ich wspierali, czy byście znaleźli jakieś punkty do krytykowania? Czy ja powiem tak, ostatnie lata rządów Platformy no nie były zbyt ambitne i nie były zbyt wielkim pożytkiem dla naszego kraju, się wiele nie wydarzyło. Dla seniorów, powiedzmy szczerze. Dla seniorów i dla wszystkich grup społecznych. Ja powiem tak, Prawo i Sprawiedliwość zawsze starało się prezentować, być i funkcjonować jako partia, w której najważniejszym celem jest Polska. I potencjał Polski, potencjał Polaków jest najważniejszy i najistotniejszy. I jeżeli znajdziemy wśród partnerów politycznych zwolenników takich rozwiązań, dla których celem będzie rozwój cywilizacyjny naszego kraju, to jesteśmy w stanie się dogadać z każdym. No właśnie, dogadać z każdym, ale mam wrażenie, że ta polityka zagraniczna nie jest trafiona, prowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość. Wrogów mamy nie tylko po wschodniej granicy w tej chwili, ale także, no nie myślę tu o Ukrainie, broń Boże, ale myślę tu o Niemczech, tak? Próbujemy coś tam wymuszać, żeby te czołgi przekazywali. No, ta dyplomacja jest taka, że trochę się obrażają na nas inne kraje. Panie redaktorze, jeżeli mówimy o dyplomacji międzynarodowej, jeżeli mówimy o stosunkach międzynarodowych, to wersje są dwa. Możemy być głosem ponad 30-milionowego kraju w Europie Środkowej i głośno mówić o swoich potrzebach i aspiracjach, albo też możemy siedzieć cicho i być krajem półkolonialnym, zależnym w decyzjach od Niemiec i od Brukseli. Prawo i Sprawiedliwość taką opcję odrzuca. My uważamy i dogadujemy się z każdym, kto docenia to, że chcemy być państwem suwerennym i chcemy się rozwijać. Myśmy bardzo mocno postawili na rozwój cywilizacyjny, ale też rozwój gospodarczy. To się nie podoba państwom europejskim, no bo budujemy konkurencję, tak? Niemcy są dużym krajem, kraj 80-milionowy, ale wygodniejsza była sytuacja, kiedy tutaj w Polsce kształciliśmy kadrę, kształciliśmy lekarzy, kształciliśmy inżynierów i ci inżynierowie, lekarze znajdowali pracę w Niemczech, we Francji za lepsze pieniądze. Tak? My powiedzieliśmy nie, stawiamy na rozwój nauki, bardzo wyraźny, widać nasz Uniwersytet Częstochowski, który się dynamicznie rozwija, powstał od zeszłego roku kierunek lekarski, który kształci medyków i to pokazuje, że jesteśmy zdeterminowani w rozwoju i chcemy, bo nikt realnie z moich kolegów, koleżanek z Prawa i Sprawiedliwości nie mówi o tym, żebyśmy wychodzili z Unii Europejskiej. My w Unii Europejskiej czujemy się bardzo dobrze, natomiast chcemy, żeby ta Unia też szanowała naszą niezależność, ale naszą suwerenność. Unia nie daje nam pieniędzy, widzi pan. No i teraz. Czy to nie jest tak, że jest Unia niedobra? Unia jest organizacją o określonej konfiguracji politycznej. W tej chwili w Brukseli, no, komisarza wybierają koledzy, koleżanki, którzy są w naszej opozycji, tak? Więc my rozumiemy tę grę polityczną, bo taka jest polityka. No, natomiast... ale tam nie dążą do demokracji, żeby w każdym kraju była demokracja, tak? A tego nie dostrzegają niestety w naszym kraju i stąd zatrzymanie tych ogromnych pieniędzy. Panie redaktorze, skądś ta narracja mi się przypomina. Były czasy w Polsce w XVIII wieku, kiedy byliśmy krajem bardzo słabym a jestem historykiem z wykształcenia, polska szlachta, magnateria jeździła do Petersburga, jeździła do Fryderyka, jeździła do Wiednia i prosiła, przywróćcie nam demokrację. My jesteśmy takimi zwolennikami demokracji szlacheckiej, dajcie nam tą demokrację. Czyli pan nie jest za demokracją. I jak to się skończyło? Jestem. Ja jestem za rozsądkiem i jestem za interesem Polski. Każdy, idąc do urny wyborczej, musi ocenić, która partia tak naprawdę jest partią rozsądku politycznego i partią realizmu politycznego. I za której partii kraj się tak naprawdę rozwija,
a za której kraj się zwija. Bardzo dziękuję. Pan Ryszard Majer, senator Rzeczypospolitej Polskiej, był gościem w sieci. Dziękuję Państwu. Dziękuję za uwagę.